Siema, witam Was środę i muszę od razu powiedzieć, że grubo się myliłem, więc jeśli ktoś tutaj stracił, w cudzysłowie oczywiście stracił, no bo cen brania to tutaj nie dało się stracić, jednak stracił w stosunku do tego, w jakiej sytuacji się znajdował i bardziej posugerował się moją opinią, no to sorry, ale wiadomo, to jej ostatecznie decydowało, wiadomo, to miało rosnąć, wiadomo, ostatecznie to wszystko było przeciwko nam, no i wiadomo, te przeprosiny brzmią jak przeprosiny pewnego włodarza gali, gdzie miała być bardzo kontrowersyjna walka, więc ogólnie ominmy ten temat Przejdźmy do FIFA, podsumujemy dlaczego to tak wygląda. Powiem Wam mniej więcej jakie są moje odczucia, ale pamiętajcie, że to po części będzie trochę wróżenie i próba wytłumaczenia sobie dlaczego rynek zachował się inaczej niż podczas poprzednich eventów. Natomiast bardzo łatwo jest to zrobić oczywiście po czasie patrząc wstecz, trudniej jest zrobić to do przodu, no i na tym polega cała tutaj zabawa z handlem i z działaniami EA, które wpływają właśnie na ten rynek. Natomiast takich pozytywnych rzeczy, Liverpool wczoraj wygrał 3 do 1 i dzisiaj czekamy na mecz Bayernu oraz Realu Madryt, oczywiście sponsorem kanału jest Betfan, Betfan jest legalnym bugmecherem i macie ofertę dla osób pełnoletnich w linku tam jest cashback 600 zł, freebet 60 zł zapoznajcie się z tym lub zarejestrujcie się z nickiem Kozy, jeśli również chcecie grać jakieś mecze, oczywiście to jest jest hazard, ale wiadomo, możecie sobie spróbować raz za czas dla emocji do meczu, tak jak ja staram się to robić, czyli właśnie jak są ważniejsze mecze, to coś sobie tutaj zagram. Zacznijmy od początku, jakbyście zastanawiali się, kto jest panikarzem i kto podcina karty, ewentualnie wypluwa przeróżne karty w różnych momentach, które nie są zbyt sprzyjające i wiele osób uznaje, że warto może poczekać. I kiedy ja również mam takie podejście, no to już jednego znacie, jestem to ja. Chodzi o to głównie, że po prostu rynek spadał. Jak więc widzicie na minus podatek sprzedawałem, no bo mimo wszystko tutaj 12,5 tysiąca podatku jest, więc na tych kartach myślę, że straciłem z 300 tysięcy, może nawet więcej, jeśli chodzi o typowo o inwestycje, chociaż na Hinkapie i Rodrigo tam trochę ciągną to do góry, więc może ostatecznie wyjdę na zero. Mam ich tam sporo, więc może ostatecznie coś się uda. Natomiast tak jak patrzycie na Walkera sprzedaję go po 4 czy 4,25, no i raczej będziemy tutaj zjeżdżać. 4, 2, 5, 4, 2, 3, no i ostatni, ostatni za 400 tysięcy, czyli ten w sumie pewnie na minus 10 tysięcy. Dlaczego tego sprzedałem? Nie chciałem kompletnie ryzykować, jeśli chodzi o spotkanie. Nie było kompletnie ruchu. Była sytuacja taka, że ludzie potrafili wypluć tych kart, na przykład 20 sztuk w jednej minucie po jednej bez zmian kompletnie celnie. Wiecie o co chodzi? Ktoś uciekał, miał wszystko gdzieś. Wydaje mi się, że ogólnie ta sytuacja na rynku, wiadomo, wygląda jak wygląda, wiadomo, te straty tu na przykład już są 17 tysięcy, więc ogólnie trzeba przyjąć na i odrabiać. Biorę je tylko dlatego, że chciałbym coś dalej robić. Flipować może. Może jakieś stare karty pod SBC. Może w weekend jakieś karty grywalne. Chciałbym to odrabiać, a przynajmniej mieć jakiś content tutaj. Dlatego też wychodzę. Nie wiem, czy przed meczami one powinny rosnąć, czy nie będą rosnąć. Nie wiem. Tocy. Słuchajcie, najważniejsza informacja. Kiedy będą tocy? Tocy mają być dopiero 29. Jeśli chodzi o kwiecień, 29 kwietnia startują tocy. Tydzień wcześniej podobno ma być jakieś głosowanie. Więc od 22 do 29 mamy już takie mniej więcej oczekiwanie. Na to, a 29 startujemy z Team of the Season, zapewne Community. No, i bierzcie pod uwagę oczywiście, że to są przecieki tam od foot Arcade, jak widzieliście. Natomiast, no wiadomo, to nie jest oficjalne, wszystko tu może się zmienić. Przecieki działają, potwierdzają się, ale nie są już tak bezbłędne, jak były na początku gry. Kilka razy udało im się po prostu przestrzelić, więc bierzemy na to oczywiście poprawkę. Natomiast, przed nami z tego co wychodzi dwutygodniowy event i w piątek wszystko się wyjaśni. Jeśli będzie dwutygodniowy, no to raczej o ile drużny drugiej by nie skończyli we wtorek, no to ten 29 jest jak najbardziej bardzo sensowną datą. Dlaczego ogólnie rynek wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego zaczął się staczać? Zacznijmy może. Od początku. W sobotę dostaliśmy tą ikonę, gdzie ludzie chyba dawno nic nie robili, nie mieli co robić. Ikona 92 Plus była za droga, zresztą widzicie to moim, po moim Wannisterloju. Natomiast no, powiedzmy sobie wprost, no po prostu nie mieli co robić, a w sobotę rzucili się na te wyzwania. Trochę o podbili, bardzo mocno, o których zaraz również porozmawiamy. A żeby zrobić SBC do końca, brakowało im jakichś końców, więc sprzedawali swoje karty grywalne. Był to pierwszy bodziec, pierwszy bodziec do spadków, pierwszy cios, można powiedzieć, w rynek. Następnie po weekendzie zaczęła się duża wyprzedaż i wydaje mi się, że jeden drugiego napędzał. No, poczekajcie, ogólnie YouTube zagraniczny, tam pojawiały się materiały w stylu, że nadchodzą tocy, Widziałem, że Nick wrzucił, że ten księgowy foot wrzucił i tak dalej. No sytuacja jest taka, że. No dość sporo takich materiałów też zaczęło się pojawiać i one będą się pojawiać, że po prostu już zaczynamy wchodzić w etap, kiedy mogą być tocy, no i ludzie zaczęli wyprzedawać swoje składy właśnie już w ten weekend. Sytuacja jest taka, że wiadomo, trzymanie składu jakkolwiek dłużej zawsze wiąże się z ryzykiem i tak dalej. Nie chodzi o inwestycje, one wiadomo rykoszetem też oberwały, no bo jak zaczęło wszystko spadać, no to raczej jeden drugiego napędzał i wczoraj mieliśmy do czynienia z takim najmocniejszym e, chyba momentem, kiedy ludzie panikowali. Wydaje mi się, że troszkę już może to się ewentualnie wypłaszczyć, chociaż ta edycja jest bardzo, to bardzo dziwna. Bo ogólnie.. Jeśli zerkniemy sobie na karty grywalne, jak to wyglądało wczoraj, wyglądało to troszkę tak bardziej nietypowo niż zwykle taka panika, ponieważ spradają wszystkie platformy w jednym momencie. Natomiast Xbox był w ogóle przy wielu kartach taniej po prostu kilka godzin przed PlayStation. Natomiast po, na PlayStation było duże załamanie rynku 15, 16, 17, nawet jak mieliśmy tego streama, więc ogólnie tu widać było, że było bardzo duże. Na przykład taki 550 tysięcy chodził e, Rudiger, który znowu chodzi 580, oczywiście. Jeśli wzięliście wtedy. To jesteście na plus, czy na zysk? No, jeszcze nie było podatki. Natomiast jaka będzie dalej tendencja? No, nie wiem. I szczerze mówiąc, pewnie to pytanie się pojawi w komentarzach. Pewnie teraz się pojawi, czy teraz jest moment, żeby kupić skład? Nie mam zielonego pojęcia. Nikomu nie doradzę, kiedy kupić skład. Nie wiem. Nie jest to zależne ode mnie. Nie mam aż takiej wiedzy, po prostu, no, nie czuję się na siłach, żeby to doradzać. Może ktoś wam doradzi, może ktoś bardziej ma do tego wyczucie. Ja natomiast kompletnie nie wiem, bo naprawdę nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Czy te karty będą spadać, czy panika będzie narastać, jaka będzie panika na ten tydzień przed tocami, jak, jak będzie wyglądała liga weekendowa obecna, jak po prostu ludzie podejdą ogólnie do tej sytuacji. Bo ta sytuacja, czyli wielkie spadki kart, jak najbardziej była do przewidzenia, że po prostu przed tocami to się zacznie. Że zaczęła się od soboty, było już to trochę trudniejsze, że zaczęła się już taka mocna teraz. No też jest to troszkę może trudne czy nie trudne No można było wiadomo wróżyć to od kilku tygodni, że tak się zdarzy No wiadomo zawsze można obstawiać kiedy będą najniższe Przy czarnym piątku kompletnie z tym przestrzeliłem Więc jeśli chodzi o składy jest to mi bardzo trudno określić, bardzo dużo zależy od jej. Powiem wam, że jest dobra data, że ogólnie weekend bez eventu, że rynek powinien narastać jeszcze w sobotę i wychodzi takie piki, wszystko spada. Dlatego tutaj troszkę się od tego odcinam. Lecąc dalej, na przykład, zobaczmy sobie na tego filmu. Mam go akurat w składzie, więc wczoraj chyba też powinniście wiedzieć jakiś taki gwałtowny nagry spadek. Dokładnie 911, 900 tysięcy, bo nawet widziałem wtedy na streamie, i potem zaczął wstawać, więc w tym momencie również jest 940, bo nawet 950, 960. Wiadomo co są odczyty. Jednak możemy zauważyć, że ta tendencja spadła. Spadkowa jak najbardziej była, i, i nadal prawdopodobnie może być taka stagnacja na bardzo niskich cenach. Jedno wam mogę powiedzieć, jeśli ktoś się zastanawiał, czy ta karta wróci do cen, po której ją kupiliście wcześniej, przed sobotą i tak dalej, czy na Xboxie wróci do miliona, w to bardzo mocno wątpię, czy będzie dalej spadać. Nie wiem, może na ligę weekendową trochę w stanie, możecie próbować ewentualnie przetrzymać jak chcecie, ale ogólnie no musicie się pokodzić, że dość sporo, pewnie 10%, 15% na swoim składzie straciliście. No ale takie to jest ryzyko grania. A w ostatnich tygodniach było dosyć spokojnie z tym. Natomiast co z tymi overallami, na przykład 84 kami, 85 kami, które no nie urosły. Okej, okay, urosły, ale braliśmy po 3,5-3,7, chodzą po 5000 tysięcy, to nie jest zysk, który nas bardzo zadowala. Tu braliśmy poniżej 8, wpadały spokojnie, chodzą po 9, no tak samo przy to jest kurczę kosmetyka i to jest kosmetyka bardzo duża w stosunku do poświęconego czasu. A to, co dzieje się na 87, kach czy 89, to jest kompletny szok. I szczerze mówiąc, myślałem, że te karty będą rosły, bo mieliśmy taki identyczny schemat, nie wiem, jak były ten event z silver kartami ogólnie bardzo często, kiedy nie ma mocnych dosypów, a jest content, który. Nadchodzi, przetrzymywaliśmy karty i one cały czas rosły, Więc opierają się po prostu na przeszłości, jak to ewentualnie wygląda. W sobotę zaraz po wyzwaniu nawet nie było tak drogo. Wiadomo, jakieś tam godzinowe skoki mogły być, i tutaj wiadomo, nie jestem w stanie tego wszystkie podsumować. Natomiast w niedzielę, czy nawet wczoraj w poniedziałek, kiedy nagrywałem rano odcinek, te karty stały normalnie. Widać było troszkę tendencję, że one są niżej, to co mówiłem wam, że musicie sami zdecydować, no przynajmniej tak powiedziałem w tamtym materiale, ja jednak nie panikuję i nie spieszę się z nimi, bo nie wierzyłem, że aż po prostu coś takiego może się wydarzyć. I teraz spróbujmy sobie tak. Wróżyć. Dlaczego tak mogło się wydarzyć, dlaczego te karty tak zjechały? Według mnie, ale pamiętajcie, to jest wróżenie, to jest moja teoria, możecie mieć kompletnie odmienną. Napiszcie w materiale, ewentualnie pod materiałem oczywiście w komentarzu, jakie macie na ten temat zdanie. Według mnie, pierwsze po prostu co mocno tutaj wpłynęło, to byli inwestorzy, których jest dużo, którzy chcą wypróć kartę, był tydzień na nabieranie, to jest taki naturalny temat. Według mnie, drugie. Ludzie potracili mnóstwo kasy, potracili końcy na składzie i tak dalej. I coś jak normalnie w gospodarce: jeśli zarabiacie mniej, to na czym oszczędzacie? Na tym, na czym po prostu wam aż tak mocno nie zależy. No nie idziecie oszczędzać na jedzeniu, tylko na przykład oszczędzacie sobie na jakichś zakupach, na grach i tak dalej. Nie, proste. I ludzie po prostu tracąc mnóstwo kasy na składzie, oszczędzają na SBC, które jest hazardem i to się im nie opłaca, i wiecie jak to wygląda i tak dalej. A jej też, no i to trzecie może być, jej też nie pomaga z kontentem. Więc ogólnie zebrało się to wszystko, że cały rynek zaczął spadać, wszystko zaczęło spadać. Inwestorzy zaczęli też mieć myśli, co dalej, zaczęli wypluwać, a kompletnie nie ma size na te karty, wiesz? Wiesz o co chodzi? Podetniesz o 500, 500 końc, podetniesz o 1000, a tam nie widać czegoś takiego, żeby ktoś to szybko zbierał, bo po prostu. No po prostu wiesz, no nikt tego nie bierze, no, no wygląda jak wygląda, więc sytuacja jest taka, że tutaj mega przestrzeliłem, więc sorry, jeśli ktoś się sugerował, nie wychodził, no to sorry, wiadomo, doradzałem po 17-18, mógłbym mówić teraz, e", doradzałem Wam po 17-18 i tak masz zysk, no, no nie do końca, bo tutaj głównie chodzi o to, żeby te zyski optymalizować, natomiast no musimy z czymś takim się liczyć, że niekiedy i takie sytuacje wynikną. Mam nadzieję, że ogólny rozrachunek dobrych inwestycji do złych i dobrych decyzji do złych będzie większy na korzyść dobrych i wtedy, no właśnie jak w hazardzie zawsze wodzicie ostatecznie. Czy na plus, jeśli więcej jest tych decyzji dobrych. Jeśli chodzi o SBC, seria szaleństwo, Mario Gece oraz ten Barnes, jeśli chodzi o wymagania GC, tam chyba skład 84, tu mamy skład 84 i informi 82, więc są to tanie karty, ale wiadomo nikomu raczej do składu jakoś mega się nie wkomponują, szczególnie że no nie potrafili znowu temu gwiazdek podnieść. A GC oczywiście to nie jest liga, z której większość z was korzysta mimo wszystko. Lecąc dalej wy wyzwania live, no sytuacja jest taka, że tutaj oczywiście będzie reset wyzwania podwójnej rozbudowy więc to możecie do tego na spokojnie podejść natomiast no kurczę no sytuacja z tym jest na tyle dziwna że to kompletnie nie wpłynęło na rynek. Wydaje mi się, że po prostu przez to, że nie ma karty eventowych, przez to, że ludzie ogólnie tracą końce, przez to, że mają coraz gorszą sytuację, a głównie przez to, że nie ma co trafić w paczkach, mniej osób chce wrzucić te na przykład 120, 130 tysięcy w SBC, żeby to czekało do piątku do kolejnego eventu. Może to się zmieni, ale wątpię, żeby to miało jakikolwiek po takim czasie wpływ na rynek, nawet kiedy dadzą powtórkę. Tak samo jak dzisiaj wiedzie powtórka ikony, ale też wątpię, że bardzo to bardzo mocno by to mogło wpłynąć na rynek, że jakkolwiek wpłynie, może, ale zobaczymy oczywiście jaka jest potęga osób, które mają karty i z nich wychodzą. Torba kampanii do wyboru, no słuchajcie, zrobiłem po raz kolejny, dwa razy do wykonania, natomiast no mało też kto to robi, bo znowu wyzwania dali kopiuj w klej, 84,2 informy, 70 z grania znowu informy latają w kosmosie, ludzie nie mają tych ifów, za to jest bez zapłaci pewnie 70-80 tysięcy, im się nie widzi, a co się z tego trafia, naprawdę najgorsze rzeczy, zobaczcie co ja trafiłem. Torba kampanii, jedna z dwóch kart, będziemy odsłaniać ją Saulem, ponieważ Saula to chyba nikt nie chce trafić, więc zobaczymy co tutaj poleci, Wyłączę monitor, żeby tego nie spalić, żebym nie widział, co, ta, co tam jest w środku, i, i zobaczymy. Może być tak, Dembele może być rashford, może być sight, może być Mbappe Headliners ale ważniejsze to jest, jaki to będzie rodzaj karty. Trochę poprawię, żeby czasem nie było w topy i chyba nie będzie. Sprawdzamy. Ok, nie ma w topy, nie widać jaka jest karta, więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, jakie mamy tutaj karty. To jest najważniejsze w tym momencie: jakie karty są, są tutaj dostępne. Eee, obydwie. O, super się zapowiada. Super się zapowiada. Bo tu jest chyba karta Road to the Final i karta Once to Watch. <grym> karta Once to Watch. Po prawo jest chyba Once to Watch. Więc spróbujemy tego Once to Watcha i, i zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie. Rodrigo de Paul. Po raz drugi, po raz drugi Rodrigo de Paul. No i zostaje nam karta. Właśnie dynamiczna, związana z Ligą Mistrzów, więc tutaj może być coś naprawdę fajnego. 82 podania, 80 fizyczność. Nie wygląda na kartę niegrywalną. Nie wiem, czy tutaj już ktoś może odgadnąć. 82 obrony, 80 strzelania. Więc całkiem, całkiem wygląda to sensownie. 94 tempa, 91 driblingu. Quadrado pisze pół Quadrado 87. Ważne mecze, słuchajcie, Liverpool chodził po 1500 monet na hype, ale oczywiście gdyby był wymagany, to chodziłby jak Bayern, którego ograniczyli do jednego klubu i chodził po 6-7 tysięcy monet, więc jak ktoś miał kartę z Bayerną, gratulacje. Natomiast jeśli chodzi o Manchester City, Atletico, Madrid, jeśli macie i one Wam jakoś zbyt dobrze nie schodzą, bo w chwili obecnej chyba na rynku one za dobrze nie stoją, no 1300 i to 1300 sam Ake tutaj jest, więc tak na dobrą sprawę, jak się pojawią inne nazwiska, to nie wygląda to najgorzej, więc ewentualnie możecie sobie sprzedać, natomiast w weekend jest mecz City-Liverpool, więc ewentualnie tam może coś się dziać. Oczywiście na Liverpoolu tuż pewnie chodzą po jak najniższej kwocie. Nawet nie ma takiej. O kurczę, nawet nie ma takiej tragedii. Powiem Wam, że rynek jest wypalony i jestem w szoku. Jestem w szoku, więc. Kurde, coś nam wyszło. Jak braliście po 700, 800, to po 1300 jesteście w stanie sprzedać. Oczywiście to nie jest to, co Bayern, bo kiedy sobie teraz przeskoczymy na ten Bayern na szybko, no to w Bayernie tutaj pewnie są już kompletne kosmosy. Nie wiem, czy od wczoraj coś spadło, ale na drugi dzień potrafi zawsze spadać 5000. No wczoraj schodziły po 6, po 7, nawet na Xboxie. Więc ogólnie, jak ktoś wszedł Bayern, gratulacje. Natomiast no tamte kluby ewentualnie albo poczekać, albo sprzedać na te. Braliście 800 końców, 850, 900, wchodzą 1300, 1400. Kurcze, nie najgorzej. Naprawdę nie najgorzej przy bardzo mają budżecie zaznaczam. Przy bardzo mają budżecie, ale oczywiście to nie jest to, na co czekamy w kwietniu. No i ogólnie taka tendencja spadkowa na kartach nadal się utrzymuje, ale wiadomo, to jest dość mocno wahające się. No, kiedy ktoś kupił Cristiano Ronaldo przed weekendem za 4,4 miliona na PlayStation, chodzi. 3,8, załóżmy, czy nawet 3,7 pewnie się pojawia, no to to jest naprawdę dużo. Natomiast, no nie wiem, na ile ta sytuacja będzie się poprawiać, bo jak widać na Xboxie, jest w sumie teraz bardzo, to bardzo tanio, nawet z rana. Więc, no tutaj sytuacja wygląda, jak wygląda. Niestety, to jest ryzyko właśnie takich kart grywalnych, które się trzyma. Jeśli chcecie grać czymś dobrym, to ostatecznie w pewnym momencie i tak stracicie. I bardzo często na przełomach różnych edycji, tak jak tu widzicie, Marzec 2,8, a nagle chodził 2,5, więc straciliście 2,5, nagle chodził 2,2. ,2, więc to są bardzo, a to bardzo podobne spadki. Czy będzie większa Panika? Nie wiem, no w teorii mamy 3 tygodnie do toców. jeszcze dwie ligi weekendowe czymś trzeba zagrać Może tutaj coś stanie, czy to jest moment na zakup składu, to już mówiłem w tym materiale Kompletnie nie wiem, nie chcę doradzać, pograjcie do w czymś niewymiennym, pograjcie do w czymś niewymiennym Jeśli chodzi o jakieś inwestycje, postaram się Wam coś podać, postaram się więcej handlować teraz na bieżąco Może ewentualnie jakoś to podpowiem, w sensie, nie wiem, stare i flipowanie, czy jakieś flipowanie na kartach grywalnych, nawet na tym cieniu Powrót do korzeni i do tego monotonnego zarobku. Natomiast no, wchodzimy w trudny okres, kiedy będzie dość duży dylemat, czy brać kartę overalowe, czy nie brać, na ile mogą spać, na ile może i jej to jeszcze wystymulować. Rok temu na overalach raczej było potem już ciężko przed tocami, Wiadomo, były wahania, ale tu trzeba być chytrym, yy, chytrym w sensie niechytrym, odwrotnie, niechytrym. Tu trzeba po prostu brać zyski i tego nie zrobiliśmy przy tych overalach. I była mowa kiedyś, żeby brać zyski jak są, ale tu po prostu brak eventu, ogólnie wyzwania, które nadchodzą, ogólnie cała sytuacja, jak to byłby event, byłyby ceny spoko, bo wiadomo, żeby nadeszły jakieś paczki, ale że nie było eventu i tak to wyglądało, no to wygląda jak wygląda, wiadomo zyski są, ale tak jak mówiliśmy, to nie jest temat, żeby sobie tutaj go tak tłumaczyć, że i tak zarobiłeś, no bo nie zarobiłeś tyle, ile mogłeś. Dzisiaj znowu bez grania, dlaczego? No po prostu słuchajcie, humor jest kompletnie niefajny, myślę, że każdy ma taki humor, kiedy traci dużo końców, mamy inny humor jak tracimy, a inny oczywiście jak zarabiamy, są odmienne dwa Stany, jeśli chodzi o podejście do Fify, więc dzisiaj Nie będziemy grać, zastanowię się jak to wszystko Zrobić, mam trochę kart niewymiennych Mam tego Tiago, mam tego Kenta, mam tego Nazario, więc będę kombinował Jak tutaj, o mam Neymara, więc będę kombinował Czy czasem nie zagrać sobie czymś takim bardziej e, Bezpiecznym, a po prostu za kasę sobie Próbować coś handlować, coś obracać Tylko tak jak mówię, no jak zarabiam, to pokazuję Jak tracę, to pokazuję, to nie jest tak, że Zawsze jest zielono, przynajmniej u mnie, u mnie są zawsze Takie wahania, że raz zarobię Raz tracę, natomiast no ostatecznie no te końce Na e, koncie się pojawiają, mnie jakieś olbrzymiej ilości, ale te końce są, wydajemy na SBC, bawimy się, skład też jest bardzo fajny, więc trzeba do tego tak zdrowo podchodzić dzięki wielkie za dzisiejsze oglądanie tego materiału, widzimy się wieczorem na streamie, dzisiaj około godziny 17 na Twitchu i dodatkowo jutro w czwartek też będzie materiał jedziemy z daily, robimy codziennie materiał, jak nie będzie już co robić, to zacznę grać, siemano